Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie bardzo prosty, złożony obiad, który nie zajmie nam naprawdę wiele czasu. Będzie pierś kurczaka, będą pieczone ziemniaki i będzie surówka. Prosto brzmi, prawda? Ale to również nie będzie takie oczywiste. Dobra, najpierw musimy zrobić pomidorową pastę suszonych pomidorów. Zobaczcie, mam tutaj trochę suszonych pomidorów, naczynie i pomidory najpierw delikatnie poprzekrajam. Będzie lżej blendować. Taką pastę możemy również gotową kupić w sklepie, ale ja staram się takie rzeczy robić samemu. Ja tej pasty zrobię sobie, wiecie, przy okazji więcej, później mam na posmarowanie na przykład jakiegoś kawałka chleba. Teraz pokroję takie mniejsze kawałki, jedną czerwoną cebulę. Teraz dwa ząbki czosnku. I tutaj mam trochę papryczek jalapeno, również ze słoiczka. To musi być, wiecie, z charakterkiem. Przekładamy to wszystko do naczynia. Wlewam trochę tej oliwy. A możemy dodać szczyptę soli i trochę świeżo roztartego pieprzu. Jak widzicie, pasta jest zbyt gęsta, więc dolewamy jeszcze oliwę. A jak tej oliwy ze słoiczka zabraknie, bierzemy zwykłą oliwę i dolewamy. To świetnie sprawdza się, słuchajcie, jako smarowidło na chleb. Gotowe, pasta zrobiona. Spójrzcie tylko, jak pięknie wygląda. Pasta jest zrobiona, teraz pokroimy ziemniaki. Ziemniaki przekrajam, te mniejsze tylko na pół. A te większe na części 4. Tak, żeby mniej więcej były równe. Ziemniaki musimy osuszyć. Ja to zrobię ręcznikiem kuchennym, papierowym. Przekładam do miski. I przyprawiam solą, świeżo roztartym czarnym pieprzem, dodaję czosnek granulowany, kurkumę, jest dostępna w każdym sklepie, szczyptę ziół prowansalskich, i wlewamy albo olej, albo oliwę. Ja wleję trochę oleju. I dokładnie mieszamy. No dobra, teraz ziemniaki będziemy musieli upiec, a piec będę we frytkownicy beztłuszczowej. Zobaczcie, mam taką podwójną. To znaczy nie dwie szuflady, tylko jedna duża szuflada. Ale z możliwością podzielenia na dwie mniejsze i tutaj jest taki program, który będzie piekł osobno w jednej szufladzie i osobno w drugiej szufladzie. Proste, prawda? I teraz ziemniaki lądują w jednej szufladzie. I możemy zacząć ziemniaki piec, bo one będą się
troszeczkę dłużej piekły. Podwójne kliknięcie i mamy program na dwie szuflady. I teraz ustawiamy program. Najpierw numer 2, bo z tej strony mamy ziemniaki. Ustawiamy pieczenie. Temperaturę ustawiam na 185 stopni. O. I czas zapiekania minut 25. I od momentu, kiedy sprzęt się nagrzeje, zacznie odliczać czas. A my w tym czasie przygotujemy piersi z kurczaka. O, proszę. Mam tutaj 3 sztuki, 2 mniejsze, 1 większą. Piersi nacinamy. Tak, jakoś na dwie części. Dobra. I teraz kolejną. Delikatnie solimy. Sypiemy świeżo roztartym czarnym pieprzem. Smarujemy pastą, którą zrobiliśmy. Teraz wkładamy chorizo. I mozzarellę, świeżą mozzarellę. Zamykamy. Z zewnątrz sypiemy ostrą czerwoną papryką. To musi być, wiecie, potrawa z charakterem. Chyba że ktoś nie toleruje ostrego, to proponuję dać słodką paprykę. Granulowany czosnek. Ale nie za dużo, bo dodawaliśmy już tam, wiecie, do ziemniaków. Oczywiście musimy delikatnie posolić. Z zewnątrz również. I gdzieś tutaj miałem oliwę. Jest oliwa. O tak. Przesmarujmy. No i dobra, minut 15 do końca, więc wyjmujemy. Zobaczcie, jak ziemniaki wyglądają. Potrząśnijmy nimi. I układamy kurczak. Jeden przy drugim. Do maszyny. Pyk. Zaczęła chodzić. I ustawiamy pierwszą szufladę. I teraz tak samo. Temperatura 200 stopni. I czas. 15 minut. Start. A ja w tym czasie zrobię surówkę. W misce mam mieszankę z sałat, do której wrzucam drugą mieszankę sałat. Idę dzisiaj na łatwiznę, na gotowo. Przemieszajmy delikatnie na sucho. Teraz tak, żeby było, wiecie, bardziej zdrowo i bardziej syto, dodaję ciecierzycę. To jest ciecierzyca gotowana również ze słoika. Przemieszajmy, o, dobra. I teraz robimy sos. Do sosu będę potrzebował łyżeczkę ostrej musztardy, łyżeczkę prawdziwego miodu, oliwę i sok z połowy cytryny. Tylko cytrynę najpierw musimy rozmasować, żeby puściła soki. Dodajemy sól. I świeżo roztarty czarny pieprz. Przelewamy na naszą sałatkę czy surówkę.
Mam dwie szuflady pełne dobroci. Spójrzcie, jakie eleganckie, idealnie wypieczone. Wow. Surówka. I spójrzcie. A link do tego sprzętu znajdziecie w opisie filmu. Dobra, spróbujmy. Zobaczcie. Wow. Po prostu petardina. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i takich szybkich, niedrogich obiadów.